Amen. Dzięki Ci Boże, że jesteś na tym miejscu. Super, że jesteście wszyscy. Cieszymy się bardzo. Wierzymy, że będziemy mieć wyjątkowy wieczór z naszym gościem, z Darshan, z jej mężem. Witamy również Michela, Margaret z rodziną. Możemy ich przywitać oklaskami. Plan jest taki, że mamy teraz, będą dwa wykłady z przerwą pomiędzy. Tak, w przerwie będziemy mogli się czymś posilić, poczęstować, a potem będzie druga część po przerwie. Więc ja teraz zapraszam już Darshan. Thank you so much, Pastors Adam and Natalia. Dziękuję bardzo, pastorze Adamie i Natalio. Thank you all for being here. I dziękuję wam wszystkim, którzy tu jesteście. It is a pleasure to be here. To jest przyjemność być tutaj. With you all, and again, thank God for my cousins, Dr. Michelle and Margaret. Jesteśmy tutaj z zaproszenia pastora Michela i Margaret. I jestem z pastorem Józefem. We're glad to be with you all again. I cieszymy się, że możemy być tutaj ponownie. We had such a great time on Monday night. Mieliśmy taki wspaniały tutaj czas w poniedziałek wieczorem. Amen. Today, the first, for our first session, we're going to be talking, exposing the spirit of fear. Więc na pierwszej części tego spotkania będziemy mówić na temat ducha strachu. Can you imagine how different our lives would be if we did not have fear? Czy możecie sobie wyobrazić, jak inne byłoby nasze życie, gdybyśmy się nie bali? Fear is not an option. Faith is our only option. Strach nie jest jakąś opcją dla nas. Wiara jest naszą jedyną opcją. While fear and anxiety are clinical terms, strach i troszczenie się są też terminami medycznymi. Fear is also a spirit that God did not give us. Ale również strach jest duchem, którego Bóg nam nie dał. So 2 Timothy 1:7 to 9. Więc pierwszy list Pawła do Tymoteusza. Chapter 1, werset pierwszy, verse 7 to 9, od 7 do 9. It says, for God has not given us a spirit of fear, jest tam powiedziane, że Bóg nie dał nam ducha strachu, but of power, ale mocy, love, miłości, and a sound mind, i powściągliwości, albo inaczej trzeźwego myślenia. He says he has given us a spirit of love. I jest powiedziane, że dał nam ducha miłości, power, mocy, and a sound mind, i trzeźwego myślenia. Another translation says self-control. A inne tłumaczenie mówi samokontroli, czyli powściągliwości. When it comes to fear, we hesitate because of fear. Więc jeżeli chodzi o strach, to my możemy unikać czegoś z powodu strachu. We react out of fear. Możemy reagować w wyniku strachu. We talk about how fear debilitates or paralyzes us. Więc mówimy o tym, jak strach może nas osłabiać albo paraliżować. And it can stunt us. Może powodować, że się zachowujemy tak nienaturalnie. And it can be a disability if we allow it to overtake. Jeżeli pozwolimy, żeby strach przejął nad nami kontrolę, to może wpłynąć, że będziemy jakby niepełnosprawni w pełni. Now I use the word disability. I używam słowa niepełnosprawność, because that's like the scientific language. Ponieważ to jest naukowe określenie, język. Spiritually, duchowo, it is a stronghold. W duchowym nazewnictwie jest strach nazywany twierdzą, warownią. So I want to define what a disability is. Więc chcę zdefiniować, czym jest ta niepełnosprawność. The social model in psychology. I taki model społeczny w psychologii. It centers disability. Określa
tą niepełnosprawność. As a societally created limitation. Jako społeczne ograniczenia. Who on individuals who do not have the same ability as most. Które powodują, że osoba nie ma takich samych umiejętności, możliwości jak inne osoby zdrowe. The CDC. I to CDC. It's CDC, I can't read it. It's the Center for Disease Control in the United States. I don't know. CDC to jest taki skrót od właśnie określenia organu, który zajmuje się badaniem tego tematu, związanego właśnie z tymi niepełnosprawnościami wywołanymi przez strach. They define it as any condition of the body or mind. Mówi o tym, że wszelkie warunki w ciele czy w umyśle an impairment osłabiają, that makes it more difficult for the person with the condition to do certain activities. Powodują, że osoba ma trudności w wykonywaniu pewnych czynności. Basically like activity limitation. I to ogranicza jej aktywność. It limits their ability to interact with the world around them. I ogranicza jej umiejętność do interakcji takich społecznych. Mm-hmm. Fear in society is not controlled, if not controlled. I jeżeli taki strach społeczny nie jest kontrolowany, is called a disability or a disorder. Jest wtedy nazywany niepełnosprawnością lub zaburzeniem. Usually called anxiety. I tak samo mowa jest o troszczeniu się. Spiritually speaking, fear is a stronghold. A duchowo, mówiąc o tym temacie z perspektywy duchowej, nazywamy to warownią. And just like you can have healthy fears that act as a source of protection for you. I tak jak możesz mieć taki zdrowy strach, który służy temu, żeby ciebie chronić. Because of course we fear, you know, walking out into the street if a car is coming. Ponieważ na przykład wchodząc na ulicę możemy się przestraszyć, kiedy nadjeżdża samochód. Our bodies are and life experiences tell us to protect ourselves. Więc nasze doświadczenie życiowe mówi nam, że powinniśmy chronić siebie. But unhealthy fear is disabling. Ale niezdrowy strach jest rodzajem właśnie takiego pośledzenia. So there are good strongholds. Więc można mieć dobre warownie, twierdzę. And unhealthy strongholds. I niezdrowe, twierdzę. Unhealthy strongholds. I te niezdrowe, twierdzę. Or I should say strongholds in general. Albo generalnie, powiedzmy, warownie. And you'll hear me say this over and over again. I będę to wielokrotnie powtarzać, ponieważ taka jest definicja. Are habitual patterns of thought built up into one's thought life. To jest pewna ścieżka zbudowana w naszym umyśle, spowodowana jakimiś nawykami myślowymi. That means that, let's just say, for example, you fear walking across the street. Powiedzmy na przykład, że boisz się przejść na drugą stronę ulicy. And you decide that if I walk across the street, I'm going to definitely get hit. I na przykład masz takie założenie, że jeżeli przejdę na drugą stronę ulicy, to na pewno uderzy we mnie samochód. If day after day after day, now we know that's not necessarily true if we do the right thing. I oczywiście wiemy, że to nie jest prawda, jeżeli zachowujemy się właściwie, ale jeżeli będziesz powtarzał to sobie każdego dnia, if we cross safely, bo jeżeli przechodzimy bezpiecznie, to się nie wydarza. But if we sit at home and we think, if I cross that street, I'm gonna die. If I cross that street, I'm gonna die. Ale jeżeli pójdziesz do domu i będziesz powtarzał sobie, jeżeli będę przechodził przez ulicę, na pewno umrę. Jeżeli przejdę przez ulicę, na pewno umrę. You're building a stronghold. Ty budujesz twierdzę. That keeps you from taking the faith. Która powstrzymuje ciebie od wzięcia wiary. To walk across that street. I do przejścia przez tą ulicę. That's like an example. To jest taki przykład.
So in exposing the spirit of fear, więc pokazując, opisując ducha strachu, I'm going to be using the word stronghold interchangeably. Więc będę używała określenia warownia, twierdza zamiennie. Because fear and anxiety are strongholds. Ponieważ zarówno strach i takie troszczenie się są warowniami. Mm-hmm. 2 Corinthians chapter 10 verse 1. 2 Koryntian, rozdział 10, werset 1. We're starting with verse 1 anyway. Zaczniemy od tego wersetu. Second Corinthians 10, first verse. It should be the weapons we fight with or not. No, it's three. Three verse. Oh, it's the third verse? Okay, sorry about that. Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami. And so the weapons we fight with are not carnal or weapons of this world. Więc broń, którą walczymy, nie jest cielesna, nie jest bronią tego świata. But they are mighty through God to the pulling down of strongholds. Gdyż oręż nasz, którym walczymy, czwarty werset, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. And when I'm saying the word stronghold, remember, try to remember the definition. Kiedy mówię o warowniach, pamiętajcie o tym, jaką podawałam wcześniej definicję. So it says the weapons we fight with are not carnal. Więc jest napisane, że broń, którą walczymy, nie jest cielesna. But they're mighty through God to the pulling down of those habitual patterns of thought that we build up in our thought life. Ale ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej, nim też unicestwiamy złe zamysły. We demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God. My wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga. And we take captive every thought to make it obedient to Christ. I zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Now notice it says we in that scripture. I zwróćcie uwagę, że jest napisane my. So do you believe in Jesus Christ? Więc jeżeli wierzysz w Jezusa Chrystusa, are you a son or a daughter of God? Czy jesteś córką, synem Bożego, Boga? So that we, wtedy to my, is us. To jest o nas. We are the we. To my jesteśmy tymi my. It says the weapons we fight with. I tu jest napisane, że ta broń, którą my walczymy, are not carnal. Nie jest cielesna. Amen. Amen. Yet the Bible tells us. I Biblia mówi nam. 365 times to not be afraid. 365 razy Biblia mówi nie bój się. I love how God covers everything. Ja kocham to, jak Bóg zabezpiecza wszystko. And this doesn't even include the part about having the fear of the Lord. I to nawet zawiera taką bojaźń Bożą. Because the fear of the Lord is a heart posture and a reverence. Ponieważ bojaźń Boża to jest taka nasza postawa czci wobec Boga. It's respect for God. I szacunku dla Boga. So we're not talking about that kind of fear. That's a good fear. Więc my nie mówimy o tego rodzaju strachu, bojaźni. That's a good stronghold. To jest dobry strach. That's a good stronghold. I to jest dobra twierdza. We're talking about the spirit of fear or anxiety that causes you to go mute. In a time when you need to speak. My mówimy o strachu, który powoduje, że ty milczysz w momencie, kiedy powinieneś mówić. Or causes you to whisper when it's time to raise your voice. O strachu, który sprawia, że szepczesz, kiedy powinieneś mówić głośno. The spirit of fear that causes shame and condemnation. Mówimy o strachu, który powoduje wstyd i potępienie. We fear how other people are going to perceive us. O strachu przed tym, jak inni nas postrzegają. We fear that we'll lose before we can take a chance at winning. Że boimy się, że nie powiedzie nam się w czymś. We rob ourselves of opportunities because of fear. My sami siebie ograbiamy z pewnych możliwości z powodu strachu. And then we rob other people from receiving the gift within us because of I my również ograbiamy innych ludzi, aby mogli pewne rzeczy przyjąć od nas z powodu strachu.
stronghold is a habitual pattern of thought. Więc te twierdze to są pewne nawyki myślowe, ścieżki built up into one's thought life. Zbudowane wokół naszego sposobu myślenia, życia w myśli. And so what that tells us is, i to, o czym jest mowa, that our thoughts can have a life of their own. Że nasze myśli mają w pewnym sensie swoje własne życie. You can be physically living one life while your thoughts are living another. Że możesz żyć pewnego rodzaju życiem, ale twoje myśli mają, żyją swoim życiem. So our prayer is, Lord, let my thought life be filled with your word. Więc naszą modlitwą jest, Panie, niech nasze myśli będą wypełnione twoim słowem. Let your word be my stronghold. Niech twoje słowo będzie moją twierdzą. The habitual patterns of thought that are built up into my thought life. Które będzie tworzyło właściwe ścieżki, sposoby, nawyki myślenia w moim życiu myśli. A stronghold i twierdzę is pretty strong. To są mocne. It is what it says. Jest są takie, jak jest powiedziane. It's strong. To jest silne. And it holds. I takie ugruntowane. It means something has a strong hold on you. I to znaczy, że coś mocno trzyma ciebie. You know, sometimes people say, I just can't shake it. I can't shake it. Czasami ludzie mówią, ja nie mogę się poruszyć, nie wiem, otrząsnąć. It's got a strong hold on you. Bo jest pewnego rodzaju twierdza. You're constantly wrestling with it. I ty ciągle z czymś się na przykład zmagasz. When we say a stronghold is a habitual pattern of thought, i kiedy my mówimy, że twierdze to są pewne nawyki myślenia, built up into one's thought life, zbudowane wokół naszego sposobu myślenia, that tells us, to mówi nam, that the stronghold of fear, że twierdza strachu, didn't just come overnight, nie przychodzi po prostu jednej nocy. It was built. Jest budowana. Built by past experiences. Zbudowana jest przeszłymi doświadczeniami. Because there are real life circumstances that cause fear. Ponieważ są czasami wydarzenia w życiu, które wywołują strach. They're built by words. Te warownie są budowane troskami, słowami. Mm-hmm. Like building a fortress of fear instead of building a fortress of faith. Tak jak na przykład budowana jest twierdza strachu zamiast powstawania twierdzy wiary. So we have a very specific agenda today. Więc my mamy dzisiaj bardzo specyficzny, określony cel, plan. With this session and into the next. Przez tą sesję i przez tą kolejną. To tear down the stronghold of fear. Żeby zburzyć twierdzę warownię strachu i troszczenia się. So God told Moses, więc Bóg powiedział do Mojżesza, do not be afraid. Nie bój się. Exodus 3 and 12. Druga Mojżeszowa, trzeci rozdział, 12 werset. I odpowiedział, będę z tobą i to będzie dla ciebie znakiem, że ja cię posłałem. Do not fear, Moses, I will be with you every step of the way. Nie bój się, Mojżeszu, będę z tobą w każdym twoim kroku na tej drodze. And this will be the sign to you that I am the one who has sent you. I ja będę znakiem, że posłałem ciebie. After you have led them out of Egypt, you will return to this mountain and worship God. Gdy wyprowadzisz lud z Egiptu, służyć będziesz Bogu na tej górze. Moses had to deal with the spirit of fear. Mojżesz musiał zmagać się z duchem strachu. In order to lead a nation of people. Aby móc prowadzić naród izraelski. Out of Egypt. Z Egiptu. Can you imagine being Moses? Wyobrażacie sobie być Mojżeszem? And it wasn't just him leading them out. It wasn't just him leading them out, bringing them out of Egypt. I nie chodziło tylko o wyprowadzanie ich z Egiptu, but it was the whole journey that followed. Ale to była cała ta podróż, która później się odbyła. He was met with great adversity. On był spotykał się z wielkim sprzeciwem, oporem. Oftentimes we wonder how can God be with us. I czasami my też możemy się zastanawiać, jak Bóg może być z nami. In extreme times of adversity.
w takich ekstremalnych momentach jakiegoś sprzeciwu. And you're thinking, I'm experiencing trauma after trauma after trauma. I może myślisz, że doświadczam traumy za traumą za traumą. Moses wasn't just leading a church in his life. Mojżesz, on nie tylko prowadził kościół za swojego życia. Or a small village or community. Albo jakąś małą wioskę czy społeczność. He was leading an entire nation. On prowadził cały naród. It says 600,000 men. Jest napisane, że 600 tysięcy mężczyzn. And that number did not include the women and children. A w tej liczbie nie była zawarta liczba kobiet i dzieci. And there were others that weren't even a part of their clan that left with them too. I byli też jeszcze inni, którzy z nimi, za nimi podążali, a nie zostali w to wliczeni. But he had to confront the spirit of fear. Ale on musiał się skonfrontować z duchem strachu. Joshua, Josue, had to take over where Moses left off. Musiał przejąć pracę po tym, jak odszedł Mojżesz. God told him, "Do not be afraid." I Bóg powiedział do niego, nie bój się. Joshua 1:9, Josuego 1:9. Czy nie przykazałem ci, bądź mocny i mężny, nie bój się i nie lękaj się, bo Pan Bóg twój będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. It says, I command you, be strong and steadfast. I tu jest napisane, że Bóg powiedział, nakazuję ci, abyś był silny i stał mocno. Do not fear nor be dismayed. Nie bój się ani nie lękaj się. For the Lord your God is with you wherever you go. Ponieważ Pan Bóg twój będzie z tobą gdziekolwiek pójdziesz. Notice God says, I command. I zwróć uwagę, że Bóg mówi, ja przykazałem ci. He was not taking a passive approach with Joshua. On nie brał biernego, nie miał takiego podejścia do tego. Many times we want people to understand our anxiety and not push too hard. I my często chcemy, żeby ludzie zrozumieli to, jak jesteśmy zatroszczeni i za bardzo nie naciskali. But God said, I command. Ale Bóg powiedział, ja przykazałem ci. The Israelites would not have obtained the promise had Joshua not confronted the spirit of fear. Lud Izraela nie wszedłby w wypełnienie obietnic, gdyby Jozue nie skonfrontował się z duchem strachu. When you think about people who volunteer or enlist in the military, i kiedy myślisz o ludziach, którzy zapisują się w wolontariacie do armii, or for war, żeby walczyć na wojnie, they have to have a resolve. They resign within themselves. Oni muszą mieć w sobie samych rezygnację pewną for that position. Z tej pozycji. They have a healthy fear. Oni muszą mieć zdrowy strach. Because there is danger. Ponieważ tam jest niebezpieczeństwo. We know that to be true. Wiemy, że to jest prawda. But they cannot allow the spirit of fear. Ale oni nie mogą pozwolić, aby duch strachu to overtake them or the lack of courage to disable them. Przejął kontrolę nad nimi i spowodował, że będą nie będą w pełni sprawni. Now most people do not volunteer for the spiritual wars of life. Ale ci ludzie nie są wolontariuszami, albo nie zgłaszają się do duchowej walki. We don't volunteer for those. My nie zgłaszamy się do tego typu walki w armii. Those stressful events of our lives. We don't volunteer for those. My zmagamy się z rzeczami dotyczącymi naszego życia, nie w sensie militarnym. But we're taking our time confronting the spirit of fear. Ale musimy poświęcić czas, aby skonfrontować ducha strachu. Because anxiety is a significant issue in our world. Ponieważ troszczenie się jest istotnym problemem w naszym świecie. Many people are afflicted with the spirit of anxiety. I wielu ludzi jest dotkniętych właśnie skutkami troski. Now I'm going to read us some statistics. I ja przeczytam pewne statystyki. It tells you how much, how many people are affected, and there's a lot. Które mówią o tym, jak wielu ludzi jest pod wpływem właśnie tego. And I'm going to read the clinical definitions. I będę podawała też takie medyczne definicje.
the generalized anxiety disorder. I ogólne zaburzenie lękowe. It affects 6.8 million adults. Dotyka 6.8 milionów dorosłych. Or 3.1% of the US population. That's just the US. To są 3% w całej populacji Stanów Zjednoczonych. Yet only 43.2%. A z tego tylko 43,2% are receiving treatment. Otrzymują jakieś leczenie, wsparcie. Women, kobiety, are twice as likely to be affected as men. Są dwa razy częściej dotknięte tym niż mężczyźni. Generalized anxiety disorder. I ten właśnie to zaburzenie lękowe. Often co-occurs with major depression. Często występuje razem z depresją. Now, when I speak in spiritual terms, a kiedy mówiła o tym w terminach duchowych, I say anxiety and depression are like relatives. To bym powiedziała, że troszczenie się, lęk i depresja to tak jakby byli ze sobą połączone. Then we have panic disorder. I wtedy mamy zaburzenie takie paniczne. It affects 6 million adults. I ono dotyka 6 milionów dorosłych. Or 2.7% again of the US population. Albo inaczej 2,7% populacji Stanów Zjednoczonych. Women, a kobiety, are twice as likely to be affected as men. Są dwa razy częściej dotknięte tym niż mężczyźni. We have social anxiety disorder. Mamy jeszcze społeczne zaburzenie lękowe. It affects 15 million adults. I ono dotyka 15 milionów dorosłych. Or 7.1% of the U.S. Albo inaczej 7% całej populacji Stanów Zjednoczonych. Now this is equally common. To jest często powszechne. Among men and women. Zarówno między mężczyznami, jak i kobietami. Let's see. And it typically begins around the age of 13. I najczęściej zaczyna się w wieku 13 lat. According to a survey, i zgodnie z badaniami, 36% of people with social anxiety disorder, 36% osób z tym społecznym zaburzeniem lękowym, report experiencing symptoms for 10 years or more. Zaczyna zauważać pewne symptomy w wieku 10 i starsze osoby, powyżej 10. 10 years or more before seeking help. Before 10 years before seeking help. Experience symptoms. Oh, they're experiencing symptoms for. Dobrze. Przez 10 lat doświadczają symptomów, zanim poproszą o pomoc. So that means people are suffering for 10 or more years before they even. To oznacza, że ludzie cierpią przez 10 albo nawet więcej lat, zanim otrzymają pomoc. And that itself is a tragedy. I to jest prawdziwa tragedia. Because you don't have to suffer like that. Ponieważ ty nie musisz w taki sposób cierpieć. There is no shame. Nie ma w tym wstydu. Specific phobias. I jeszcze różne specyficzne fobie. Affect 19.3 million adults. Dotykają 19,3 miliona dorosłych. That's 9.1% again of the US population. To jest 9% populacji Stanów Zjednoczonych. Women are twice as likely to be affected. I kobiety są dwukrotnie częściej dotknięte tego typu zaburzeniem. These symptoms typically begin in childhood. I tu symptomy pojawiają się najczęściej w dzieciństwie. The average age of onset for phobias is 7 years old. I już średni wiek, kiedy pojawiają się fobie, to jest 7 lat. You have obsessive compulsive disorder. I potem jest obsesyjno-kompulsywne zaburzenie. Post-traumatic stress disorder. Albo wynikające z jakichś traumatycznych wydarzeń w przeszłości zaburzenie. They are closely related to anxiety disorders. I one są ściśle związane z
tym zaburzeniem lękowym. A lot of times if a person is diagnosed with one, they're typically going to be diagnosed with... Często, kiedy osoba jest zdiagnozowana z jednego rodzaju zaburzeniem, wiąże się to z innym zaburzeniem. Because they're closely related. Ponieważ one są ze sobą blisko związane. Sometimes people can be misdiagnosed. Czasami coś może nie być dobrze zdiagnozowane, because their symptoms can be so related. Ponieważ te symptomy są tak do siebie podobne. Then we have stress. I wtedy mamy stres. Everyone experiences stress and anxiety at one point or another. Każdy w jakimś stopniu doświadcza stresu lub troski. The difference between them is that stress is a response to a threat in a situation. Stres jest odpowiedzią na jakąś sytuację zagrażającą. Anxiety is a reaction. I troska jest efektem, reakcją. I'm gonna skip some of these. Jeszcze przeskoczę kilka. So many people with anxiety disorder also have a co-occurring disorder, like we said. Więc tak jak mówiłam, wiele osób, które ma zaburzenia lękowe, mają problemy z innego rodzaju zaburzeniami. Which can make their symptoms worse and recovery more difficult. Co powoduje, że symptomy są jeszcze trudniejsze do tego, żeby móc je wyleczyć. It's essential to be treated for both. I powinniśmy być leczeni, wszystkie te symptomy powinny być leczone. So we are in a church, right? Ale my jesteśmy teraz w kościele, tak? Why are we talking about this clinical terminology in church? Dlaczego my mówimy o takich medycznych terminach w kościele? Because clinical or spiritual, it's all spiritual. Ponieważ czy to jest kliniczne, medyczne, to również jest duchowe. And it's important to know your enemy. I ważne jest, żebyście znali swojego wroga. Fear is a spirit and it has relatives. Ponieważ strach ma, jest duchem i ma swoich krewnych. Spirits like hang out together. Ma też inne duchy, z którymi razem pracuje. Scripture has a lot to say about it. I słowo Pisma Święte dużo na ten temat mówi. And so in ministry, więc w służbie, so should we. Również my powinniśmy. If God thought it necessary to repeat, do not be afraid and fear not. Jeżeli Bóg chce, żebyśmy powtarzali, nie bój się, nie lękaj się. 365 times. I Bóg to mówi w swoim słowie 365 razy. To his greatest leaders. Przez swoich wielkich liderów. And prophets. I proroków. Do not be afraid. Nie bój się. Fear not. Nie lękaj się. How much more? Jak dużo bardziej. Do men, women and children. Jak kobiety, mężczyźni i dzieci need to hear, potrzebują słyszeć. Do not be afraid. Nie bój się. Oh my goodness. Amen. Glory to God. I would say the only thing we need to be afraid of. Ja chcę powiedzieć, że jedynym, czego powinniśmy się bać, is not knowing God. To jest tego, że nie znamy Boga. Not having a relationship with the God that has created this universe. Yes. Że nie znamy Boga, który stworzył ten świat, wszechświat. And the perfect Lamb of God, the Son of God. I doskonały Baranek Boży, Syn Boży. And our Savior, Jesus Christ. Nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus. It's amazing how bold Satan is along with those that he uses. I to jest niesamowite, jak diabeł jest skuteczny w używaniu swoich tych narzędzi. Those who have no problem killing or causing bodily harm. Że są ludzie, którzy nie mają żadnego problemu w zabijaniu kogoś lub ranieniu. Or assaulting other people. Lub zadawaniu bólu komuś. They're not driven by a spirit of fear per se. Oni nie są prowadzeni tak jakby przez ducha strachu. They have a spirit of fear or a spirit that afflicts fear. Onto other people. Ale oni są prowadzeni przez tego ducha w ten sposób, że ludzie, na których mają wpływ, są dotknięci tym. They lack the reverential fear, the good fear that we talked about. Oni nie mają tego dobrego strachu, o którym mówiliśmy. For God. Tej bojaźni Bożej. And we say woe to those who lack reverence and fear for God. I my mówimy. And we say, woe, like
woe as in shame. Help me out, my husband's been my interpreter, my English, what's another word for woe? Shame. Shame, yeah, shame to those. I wstyd tym, którzy... Who lack reverence and lack a fear of którzy, God. Którym brakuje tej bojaźni Bożej i czci dla Boga. A lack of reverence is a spirit of pride. Ponieważ brak czci jest wynikiem ise... Spirit of pride. Wynikiem dumy i arogancji. And arrogance. Mm-hmm. Pride and arrogance equals ignorance. A duma i arogancja równają się ignorancja. Those that are driven by a spirit of pride, ci, którzy są prowadzeni duchem are dumy, are blind, są ślepi. And too blind to know that they should be fearful. Mm. Oni powinni wiedzieć, że powinni mieć bojaźń. The Bible says that the fear of the Lord, a Biblia mówi, że bojaźń Boża is the beginning of wisdom. Jest początkiem mądrości. That's we're not reading it, but it's Proverbs 9:10-12. Nie będziemy o tym mówić, ale jest napisane o tym w Przypowieściach. But it's the 9 rozdziale. But it's the spirit of fear that we are exposing today. Ale to, na czym chcemy się skupić, to na duchu strachu dzisiaj. Isaiah 41:10. Izajasz 41:10. Nie bój się, bom ja z tobą, nie lękaj się, bom ja Bogiem twoim. Wzmocnię cię, a dam ci pomoc, podeprę cię prawicą sprawiedliwości swojej. So it says, so do not fear, for I am with you. Więc jest napisane, nie bój się, ponieważ jestem z tobą. Do not be dismayed, for I am your God. I nie lękaj się, ponieważ ja jestem twoim Bogiem. I will strengthen you and help you. Ja ciebie wzmocnię i ci pomogę. I will uphold you with my righteous right hand. I ja ciebie podeprę moją prawicą sprawiedliwości. The spirit of fear has the one job of keeping you quiet. I to, co robi duch strachu, to to, żebyś siedział cicho. Of silencing your voice. Chce uciszyć twój głos. However fear was built or afflicted upon you, jak w jakikolwiek sposób duch strachu miał wpływ na twoje życie, it was to silence you. To celem było sprawić, żebyś milczał. When we talk about purpose, and I'm probably getting ahead of myself. Kiedy mówimy o tym celu, to mam sama doświadczenie. When we read about those disorders, kiedy czytałam o tych zaburzeniach, that affect so many millions of people, które dotykają tak wielu milionów ludzi, the age that it started with most, ale wieku, w którym to się najczęściej zaczyna, is 13 years old or 7 years old. To jest już nawet wiek 13 lat lub nawet 7. That's before you can even discover fully who you are. To jest wiek, w którym ty dopiero zaczynasz, albo nawet jeszcze nie odkryłeś, kim naprawdę jesteś. The devil is a liar. Amen. Diabeł jest kłamcą. And he's defeated. Amen. I on jest pokonany. Amen. Proverbs 29:25. Przypowieści 29:25. It says the. I'm sorry. Jest napisane. Proverbs 29:25. Lęk przed ludźmi nastawia na człowieka sidła, lecz kto ufa Panu, ten jest bezpieczny. The fear of man lays a snare, but whoever trusts in the Lord is safe. Więc lęk przed człowiekiem nastawia na człowieka sidła, ale kto ufa Panu, ten jest bezpieczny. And we're going to some more scripture. I'm just giving you scriptures that deal with fear. Więc przejdziemy przez kilka jeszcze wersetów, ponieważ chcę wam dać wersety z Biblii, które pomagają zmierzyć się ze strachem. So Philippians 4:6-7. Więc Filipian 4:7. A pokój Boży, nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. All right. It says, do not be anxious about anything.
But in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. Więc tu jest napisane, nie troszcie się o nic, ale we wszystkim, w modlitwie i błaganiach, z dziękczynieniem, powierzcie prośby wasze Bogu. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and minds in Christ Jesus. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. There's another comforting verse in Psalm 94, verse 19. 94 psalm, werset 19. Pociechy Twoje rozweselają duszę moją w licznych utrapieniach serca mego. It says, when anxiety was great within me, i jest tu napisane, że kiedy we mnie jest wiele utrapień, troski, lęków, your consolation brought me joy. Twoje pocieszenie przynosi mi radość. Now understand this. Więc zrozum to. I know that sometimes we can say out of scripture. Wiem, że czasami możemy mówić wersety, cytować. And we may not feel the change in that very moment. I możemy nie czuć, że to cokolwiek zmienia w tym momencie. But the Bible says that we meditate on the word of God. Ale Biblia mówi, że powinniśmy medytować nad Słowem Bożym. Day and night. Dzień i noc. It's important to make that scripture as we're reading them. We're not just reading them to read them. Więc nie czytamy wersetów z Biblii tylko, żeby je czytać. We're reading them to believe them. Ale czytamy je, aby w nie uwierzyć. We're reading them in faith. I mieć w nie wiarę. And insurance. Assurance. I pewność. All right, let's see. Isaiah 43:1. I Izajasza 43:1. And I make that side note because sometimes people say, well, I do read the word. I ja chcę to podkreślić, ponieważ czasami ludzie mówią, ale ja czytam Biblię. But you have to keep reading it. Ale musisz kontynuować. Lecz teraz tak mówi Pan, który cię stworzył, Jakubie, i który cię ukształtował, Izraelu. Nie bój się, bo cię wykupiłem. Nazwałem cię twoim imieniem. Moim jesteś. I love this. Kocham to. But now this is what the Lord says. Ale to, co Bóg tutaj mówi. Fear not. Nie bój się. For I have redeemed you. Ponieważ ja cię wykupiłem. I have summoned you by name. I nazwałem cię twoim imieniem. You are mine. Jesteś moim. Amen. Amen. So, like Moses and Joshua and others, więc jak Mojżesz i Jozue i inni, God calls Jeremiah. Bóg również powołał Jeremiasza, the prophet Jeremiah. Proroka Jeremiasza. And just as he said to them, i tak jak powiedział do tamtych, do not be afraid, nie bój się, he tells Jeremiah the same thing. Powiedział to samo Jeremiaszowi. He gives assurance. Dał mu pewność, zapewnienie. So Jeremiah chapter 1. Więc Jeremiasza, rozdział pierwszy. Starting with verse 4. Od wersetu czwartego. Verse 4, you can read verse 4 to 6. Od czwartego do szóstego. Doszło mnie słowo Pana tej treści. Wybrałem cię sobie, zanim cię utworzyłem w łonie matki. Zanim się urodziłeś, poświęciłem cię na proroka narodów, przeznaczyłem cię. Wtedy rzekłem, ach, wszechmocny Panie, oto ja nie umiem mówić, bo jestem jeszcze młody. He says, the word of the Lord came to me saying, więc tu jest napisane, że doszło mnie słowo Pana. Before I formed you in the womb, I knew you. Że zanim stworzyłem Ciebie już w łonie Twojej matki, ja Ciebie znałem. Before you were born, I set you apart. I zanim się urodziłeś, ja Ciebie już przeznaczyłem. I appointed you as a prophet to the nations. I naznaczyłem Ciebie, wybrałem, abyś był prorokiem dla narodów. Allah, sovereign Lord, I said, I do not know how to speak. I wtedy rzekłem, a wszechmocny Panie, ale ja nie umiem mówić. I am too young. Jestem jeszcze młody.
Can any of us relate to that? Czy my możemy się z tym utożsamić? When we're asked to do something, kiedy jesteśmy proszeni, aby coś zrobić, and we're told that we can do it, i my mówimy, że możemy to zrobić, but fear comes with all types of excuses as to why we can't. Ale wtedy przychodzi cały strach z argumentami, dlaczego nie możemy tego zrobić. Jeremiah's like, I don't even know how to talk. A Jeremiasz tu powiedział, ja nawet nie potrafię mówić. I can't get in front of people. Ja nie potrafię przemawiać do ludzi, stać przed nimi. Not only can I not talk. Nie tylko nie potrafię mówić. I'm too young. Jestem zbyt młody. Some people say I'm too old. A może ktoś powie, ja jestem zbyt stary. Verse 7, but the Lord said to me, ale werset 7 mówi, na to rzekł do mnie Pan. Do not say I am too young. Nie mów, jestem jeszcze młody. Change your language. Zmień swój język. Change your words, basically. Zmień po prostu słowa, które wypowiadasz. He said, you must go to everyone I send you. Bo do kogokolwiek cię pośle, pójdziesz. And say whatever I command you. I będziesz mówił wszystko, co ci rozkażę. Do not be afraid of them. Nie bój się ich. For I am with you and will rescue you, declares the Lord. Bo ja jestem z tobą, aby cię uratować, mówi Pan. God say, do not say what you cannot do. I Bóg mówi, nie mów, czego nie możesz zrobić. It's not you that's calling you, I am. To nie ty sam siebie powołałeś, ale to ja ciebie powołałem. He's like, I'm aware of how old you are. Bóg mówi, ja wiem, jak jesteś stary. I'm aware of your limitations. Ja jestem świadomy twoich ograniczeń. Of what you think that you have. I co myślisz, że masz? Because sometimes we think that we're so limited when we really aren't. I czasami myślimy, że jesteśmy ograniczeni, ale tak naprawdę nie jesteśmy. He's saying, I'm aware of your insecurities. I on mówi, ja mam świadomość twojej niepewności. And the fears that you've built up. I strachu, który ty budujesz. And sometimes other people put that fear on you. I czasami inni ludzie mogą nałożyć na ciebie ten strach. To make you feel insecure or fearful. I żeby sprawić, żebyś czuł się przestraszony i niepewny. But God is very confident in who you are. Ale Bóg jest pewny tego, kim jesteś. Verse 9. I werset 9. Then the Lord reached out his hand and touched my mouth and said to me. Potem Pan wyciągnął rękę i dotknął moich ust i rzekł do mnie Pan. I have put my words in your mouth. Oto wkładam moje słowa w twoje usta. See, today I appoint you over nations and kingdoms. Dzisiaj daję ci władzę nad narodami i nad królestwami. To uproot and tear down. Abyś wykorzeniał i wypleniał. To destroy and overthrow. Niszczył i burzył. To build and to plant. Odbudowywał i sadził. So the word of the Lord came to me. Więc słowo Pana przyszło do mnie. What do you see, Jeremiah? Co widzisz, Jeremiaszu? I see the branch of an almond tree, I replied. I odpowiedziałem, widzę gałązkę drzewa migdałowego. The Lord said to me. Wtedy Pan rzekł do mnie. You have seen correctly. Dobrze widziałeś. For I am watching. Gdyż czuwam. To see that my word is fulfilled. Aby sprawdzać, patrzeć, czy moje słowo jest się wypełnia. The word of the Lord came to me again. I powtórnie doszło mnie słowo Pana. What do you see? Co widzisz? I see a pot that is boiling. I odpowiedziałem, widzę rozpalony kocioł. It is tilting towards us from the north. Z którego wrzątek wylewa się od północy. The Lord said to me. Wtedy Pan rzekł do mnie. From the north, disaster will be poured out on all who lived in the land. Z północy leje się nieszczęście na wszystkich mieszkańców kraju. I am about to summon all the people of the northern kingdoms, declares the Lord. Bo to ja przywołam wszystkie ludy królestw północnych. Their kings will come and set up their thrones at the entrance of the gates of Jerusalem. Przyjdą i każdy ustawi swój tron u wejścia do bram Jeruzalemu. They will come against all surrounding walls and against all the towns of Judah. Naprzeciw wszystkich jego murów wokoło i naprzeciw wszystkich miast judzkich. I will pronounce my judgments on people because of their wickedness and forsaking me. Wtedy wypowiem na nich swoje wyroki z powodu wszystkich ich złości, że mnie opuścili. And burning incense to other gods. Kadzili obcym bogom i oddawali pokłon dziełu swoich rąk. And in worshiping what their hands have made. I uwielbiali to dzieło swoich rąk. It says, get yourself ready. W jednej jest napisane, ty więc przepasz swoje biodra. Stand up and say to them whatever I command you. Wstań i mów do nich wszystko, co ja ci każę. Do not be terrified by them. Nie lękaj się ich,
abym ja nie napełnił cię lękiem przed nimi. Or I will terrify you before them. Abym ja nie napełnił cię lękiem przed nimi. Can you imagine getting a word from the Lord like that? Czy wyobrażacie sobie takie słowo od Boga? He says, today I have made you a fortified city. I potem mówi, oto ja czynię cię dziś miastem warownym. An iron pillar and a bronze wall. I słupem żelaznym. To stand against the whole land. I murem spieżowym przeciwko całemu krajowi. Against the kings of Judah, its officials. Przeciwko królom judzkim, jego książętom. Its priests and the people of the land. Jego kapłanom i jego pospólstwu. They'll fight you. Będą cię zwalczać. But will not overcome you. Lecz cię nie przemogą. For I am with you. Ponieważ ja jestem z tobą. And will rescue you. Aby cię uratować. Declares the Lord. Mówi Pan. So what does that tell us? Więc o czym nam to mówi? God is fully aware. Bóg jest w pełni świadomy. That you're going to have some stressful situations come against you. Że są pewne stresujące sytuacje, które przychodzą przeciwko tobie. He's telling you, I'm calling you, but I'm not going to deceive you into thinking that it's going to be easy. Więc Bóg mówi, ja ciebie powołuję, ale ja nie zwodzę ciebie i nie obiecuję, że to będzie proste. I'm just telling you, do not be afraid. Ja tylko ci mówię, nie bój się. I'm just telling you, it's because I am with you. Ja mówię ci, że ja będę z tobą. And that whatever it is that you're facing, i cokolwiek się, z czymkolwiek zmierzasz, it is not going to overtake you. To nie przejmie ciebie, nie pokona ciebie. So don't fear. Więc nie bój się. You are built for this. Ty jesteś przygotowany, zbudowany na to. Let me, pozwól mi. Let me be your stronghold. Bóg mówi, pozwól, że ja będę twoją warownią. Not fear. Nie strach. Let the words of the Lord. Niech słowo Boże. Be the habitual pattern of thought. Amen. Będzie twoim nowym nawykiem myśli w twoich myślach. Built up into your thought life. I będzie budowało twoje życie myśli. So how does the word of God become my stronghold? Więc jak słowo Boże staje się moją twierdzą? By breaking old patterns of thinking. Przez łamanie wszelkich różnych nawyków myślowych. Breaking down the walls that we've that have been built. Burzenie różnych ścian, murów, które zostały zbudowane. Breaking down the walls or the arguments. Burzenie murów różnych argumentów. Of fear. Strachu. And anything related to fear. I wszystkiego, co jest związane ze strachem. Like shame. Jak wstyd. Doubt. Wątpliwość. Rejection. Odrzucenie. Depression. Depresja. Condemnation. Potępienie. Guilt. Wina. And so we break right now in the name of Jesus. Więc my teraz w imieniu Jezusa łamiemy. Every false. Każdą fałszywą. Demonic. Demoniczną. Self-defeating. Samoniszczącą. Self-proclaiming. Amen. Self-professing. Self-speaking. Mówiącą. Narrative. Taką narrację. That the enemy. Której wróg. And that life. I życie. Whatever tragedy or trauma. Cokolwiek w życiu, jak ci się wydarzyło, jakaś tragedia czy trauma. That brought it on in the first place. That brought it on from the beginning, która wydarzyła się na samym, która spowodowała to od samego początku. That have taught me to build, która nauczyła mnie budować those patterns, te ścieżki. We tear them down. My to burzymy. We tear it down and destroy it. My burzymy to i niszczymy. We dismantle every argument. I wszelki argument. When it says that the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds. Kiedy jest napisane, że broń, którą walczymy, nie jest cielesna, lecz ma moc burzenia warowni. And that we tear down every argument, demolish every argument. I wtedy tam jest napisane, że my nią unicestwiamy wszelkie argumenty, złe myśli. That scripture, ten werset, are speaking about the arguments of the mind. Mówi o argumentach w naszym umyśle. So we dismantle. Więc my, break down. My je łamiemy, destroy, niszczymy the argument of fear. Amen. Argumenty pełne strachu.
I'm not wrestling with anger and fear and depression. Ja nie zmagam się z złością, depresją, strachem. And every other related spirit. I innymi podobnymi do tego duchami. And argument. I argumentami, that opposes what God's best is for me, które stoją przeciwko temu, co Bóg ma dla mnie najlepszego. In my mental health, w moim zdrowiu umysłowym, psychicznym. In my physical health, w moim fizycznym zdrowiu. We destroy it by faith. Amen. My to niszczymy przez wiarę. Alleluja. Alleluja. Colossians 3:2. Kolosjan 3:2. O tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. It says, I set my heart on those things that are above. Więc tu jest napisane, że ja myślę o tym, co w górze. Where Christ is seated at the right hand of God. Jeśli gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. Not on earthly things. I teraz jest myślenie takie przyziemne. It's just giving us instruction on what our minds should be meditating on. I teraz ja po prostu daję takie pewne instrukcje, na czym powinniśmy się skupiać w naszym myśleniu. Now I know we have life. We have our life, like jobs. My mamy też swoje życie, pracę. But when we set our heart on the things of God. Ale jeżeli my nasze serce umieszczamy w Bożych rzeczach, and when you set your heart on something, it's like you're committed to it. I ty dajesz temu tak jakby you're faithful to it. Poddajesz się temu, jesteś temu wierny. More than on the things of this world. I bardziej niż rzeczom tego świata. It brings you to just a better place in your thinking. I to bierze ciebie do lepszego miejsca w twoim myśleniu. Philippians 4:8. Filipian 4:8. It says, finally, brethren, whatsoever things are true. I jest napisane, wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe. Whatsoever things are honest. Co poczciwe. Whatsoever things are just. Co sprawiedliwe. Whatsoever things are pure. Co czyste. Whatsoever things are lovely. Co miłe. Whatsoever things are of good report. Co chwalebne. If there be any virtue. Jeżeli co jest cnotą. And if there be any praise. I co jest godne pochwały. Think on those things. Myśl o tych rzeczach. All right, and then the last scripture, Hebrews 13:6. I ostatni werset Hebrajczyków, 13:6. Tak więc z ufnością możemy mówić, Pan jest pomocnikiem moim, nie będę się lękał, cóż może mi uczynić człowiek? So we say with confidence, the Lord is my helper. Więc my mówimy z pewnością, Pan jest moim pomocnikiem. I will not be afraid. Nie będę się bać. What can mere mortals do to me? Co może uczynić mi człowiek? He will keep a perfect peace. On daje doskonały pokój. He whose mind is stayed on him. Daje tym, których umysł jest stały. Remember that fear is a stronghold. I pamiętajcie, że strach jest warownią. A habitual pattern of thought built up into one's thought life. Które zbudowane jest na naszych nawykach myślowych, które tworzą nasz system myśli. So, in order for faith to become your stronghold. Więc, żeby sprawić, żeby nasza wiara stała się naszą twierdzą, we have to develop a habitual pattern of thought of faith. Więc musimy stworzyć ścieżki myśli, nawyki skupione na wierze, that build or rebuild, które budują lub odbudowują twoje życie myśli. I say rebuild, mówię, że odbudowują, because circumstances, ponieważ okoliczności, that harm us, które nas chronią, ranią, they can break us down. That's the truth. Mogą sprawić, że to coś nas powali. There is no sense in denying. My nie zaprzeczamy tego. The hardships of life. Że są pewne trudności w życiu. But we can build a good stronghold. Ale my możemy budować dobre warownie. Amen.
So I'd like for us to say this real quick. I have a thought life of faith. Więc chcę, żebyście pomyśleli, że macie życie myśli skupione na wierze. And not fear. A nie na strachu. So if we can get everybody to just participate just with that. I have a thought life of faith. I have a więc thought możesz life powtórzyć, of faith. Mam życie myśli wiary. And not fear. And a not strachu. Fear. Or you can say, I will build a stronghold of faith. Albo możesz powiedzieć, I'll będę budować twierdzę wiary. And not fear. A nie strachu. I have a stronghold of power. Możesz powiedzieć, mam twierdzę mocy. I have a stronghold of love. Mam twierdzę miłości. I have a stronghold of a sound mind. I twierdzę trzeźwego myślenia. Because that is what God has given to me. Ponieważ to dał mi Bóg. So whatever caused your fears, więc cokolwiek powoduje strach, are real. Jest to realne. So this in no way takes away from that. My się od tego nie. This does not take away from it. My się od tego nie odsuwamy. God is just saying to you, do not fear. Bóg po prostu mówi, po prostu nie bój się. Do not be afraid. Nie lękaj się. For I am with you. Ponieważ ja jestem z tobą. Wherever you go. Gdziekolwiek idziesz. Fear does not have to have a stronghold on you. Strach nie musi być warownią w tobie. God says he wants to be that for you, a stronghold. On chce być twoją warownią. Amen. 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 How are we doing with time? Yeah. Okay. Amen. 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 Dobrze, teraz robimy przerwę. Dziękujemy serdecznie. Troszkę nam się rozjechało to czasowo, ale mamy 20 minut przerwy. Słuchajcie, zapraszamy tuż obok na coś do picia, do zjedzenia i za 20 minut spotkamy się na drugiej sesji. Tak? Tak. Amen? Amen. Zapraszam serdecznie. Dziękuję jeszcze raz.